Zbliża się jesień szybkimi krokami. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić zupę. Będzie to barszcz z warzywami, w sumie bez nazwy, z tego co jest pod ręką, z wersją dla mięsożerców. Tutaj mamy przyprawy, ale niewiele: tymianek, kminek, to co było w szafie, trochę majeranku i chyba czomber, papryka, cebula, fasola, zakwas, który wcześniej przygotowałem. Jak wiadomo, zakwasy są różne. I są też różne przepisy na ten płyn, bardzo zdrowotny, ziemniaki i startuję zaraz. Ziemniaki wylądowały w garnku. No i zapomniałem powiedzieć tutaj o głównym składniku, a jest to cała masa 450 g warzyw mrożonych, czyli baza podgotowy, tak zwany barszcz ukraiński. Cena budżetowa, ale prezentują się bardzo dobrze i myślę, że są to warzywa dosyć dobrej jakości. W następnej kolejności zarzucę paprykę i cebulę. W garnku nie ma w ogóle bulionu ani warzywnego, ani mięsnego. Nie używam też ostrych przypraw, a także soli. Tutaj dużo smaku będzie właśnie z zakwasu, no i z warzyw, także trochę przypraw. Można smak regulować, na przykład słodkość i kwaśność łyżką miodu i także cytryną. Wszystkie warzywa wylądowały w garnku i zostało tylko kilka składników. I tak po kolei zaraz zarzucę mięso, zakwas, przyprawy i na koniec chyba fasolę. Nie będę tego rozgotowywał, żeby warzywa zachowały jak najwięcej witamin. I oto mamy efekt końcowy. Bomba witaminowa na gorąco. W sam raz na jesienne i zimowe nawet dni. Jako że można skorzystać z warzyw mrożonych.